Witamy serdecznie. 16 listopada 2021. Idźcie i głoście. Dzień dobry. Witaj. Jak łaza, czy? No tak powinno być. No a ty nie umrzesz, królu, królowa też nie umrze. I prawda, wyjdzie na jaw teraz. Policja będzie strzelać się w głowę, a tu cała mafia właśnie tam jest siatki, to samo na sojaczki. No to jest mafia, to ja tego samego zdania jestem. Tu cię popieram 100%. Bo to jest kardynał Skwort był i nas bili. To jest największa mafia świata, no, najstarsza. No, byliśmy Skwort i chcieliśmy dać błogosławieństwo. Dolerzyk mnie to szarpał, uczytę. Atakował. Tak. I no. Ten Dolerzyk był. Ja rozumiem, no. Wiem, znam. No. Marek Dolerzyk. Tak. I ten. No to jak? Oni trupów czczą i zabijają. Ja jestem mistrz z Polski. I prawda. Skwort był tu na Guduli? No był w niedzielę. I chcieliśmy dać błogosławieństwo. Bo na tej górze dałem tamten. Na Mazurach wojska, żeśmy nawet tam jednostki, sądy. I to już jest koniec tego kłamstwa. Także syn zmartwychwstanie, bo diabeł zabrał syna, wiadomo, diabeł zabiera. Chrystus jeszcze nikomu życia nie odebrał. No ale ten arcybiskup Skwort też ma tam za uszami, bo on tam przykrywał pedofilię. Ale to my to wiemy. No właśnie. To ja to znam od podstaw. No właśnie. Jak on wchodził, to żebym wiedział, kto to jest. On się przedstawiał jako przykładowo, za głośno mówię, jako z rodziny górniczej, bo wie, że tu jest aglomeracja śląska, on pochodzi stąd i on powiedział, ja jestem też z Gudziny. Tylko zapomniał powiedzieć, że on nie był z rodziny górniczej, tylko z właścicieli byłych kopalń jego rodzina się wywodziła. To był właściciel bunzu. I on, kurde, nigdy nie będzie po prostu... To dziewczynki mi wrzuciły. I tu jest Jana Chrzciciela, ścięcie głowy, nie? Rzymski, czyli Rzymianie, katy zamordowali Chrystusa, poganie. I odpisałem kolędzie dziękuję i napisałem wersety ze Słowa Bożego. I chciałem też mu dać prawo to i mnie nie dopuścili. No ale słuchaj, kto, nie, bo ty też teraz powiedział słowa, że zamordowali poganie Chrystusa. No tak, czy w ręce Rzymian go sprzedali, a piła no. To poganie wyrobu sumali, no. Go przedł. Ale faryzeusze go wrzucili, nie przyjęli się do swoich. Słuchaj, Stary Testament, ty to zresztą dobrze musisz znać, bo jak się nie zajmujecie tym, to wiecie o tym. Stary Testament był napisany przez Żydów. Ja ci w skrócie go do mnie, tam judaizm cały pochodzi po prostu i Nowy Testament potem był tylko dobrany do tego, żeby właśnie ta mafia, jak teraz nazywamy, mogła działać na korzyść po prostu starej diaspory żydowskiej. To się wszystko, to co Jan Paweł powiedział, że starsi bracia w wierze i to tak wtedy choćby oczy się otworzyli, że niektórzy, a no to są Żydzi, którzy po prostu, no cały czas, przecież oni się z nas śmieją, że ci starzy, którzy są ortodoksyjni Żydzi, że jak my możemy być tak naiwni, że na przykład wychwalamy Chrystusa i Boga, a na nich nalatujemy, jak to są też Żydzi. Oni tak mówili, rozumiesz? Ale Chrystus nie był Żydem, nie, był Synem Bożym. Przyszedł do Izraela. Ja teraz nie wnikam po prostu arkana religijne, tylko wnikam w to, co było na świecie, co się stało, co jest dostępne i do muzułmanów, historia i do innych wyznań. Tak, do innych narodów. Na przykład dla tyle na świecie ludzi, sam wiesz, jak potężni są muzułmanie. Już. No, ponad miliard. Tak, o to chodzi. Diaspora, kurde, ta chińska, czyli wschodnia, cała, czy Indie, nie? Też ich jest bardzo dużo. Ci ludzie nie będą gdzieś, jak jest coś, co nazywamy Bogiem i w ogóle, to nie i tak, że tamci będą potępieni, bo tam się gdzieś urodzili, nie, a my będziemy... Oni mają sumienie i poganie sumienie mają i tak dalej. A tutaj napisali, Bóg tego świata szatan i oni szatany mają władzę od szatana diabła, sfałszowali Słowo Boże, ale Słowo Boże jest żywe, teraz pójdą pod sąd sumienia. Chrystu, daj nam spokój, co Bóg złączył, nie ksiądz pedofil i mamy żyć w naturze. Tak, a księża wyskakiwać z sukienek i gościć królestwo Boże. No, one ci wyskoczą. Albo do piekła. One wyskoczą, wiesz co budują w Warszawie? Jaki wieżowiec budują? Nie słyszałeś? A, to wejdźcie na stronę. Poszli w spółka. To jest, nie będę już teraz wam operował nazwą tej firmy, która jest z Watykanu.
33% udziałów w budowaniu największego wieżowca i już umowa jest podpisana. I Watykan zyski będzie czerpał tu z Polski, bo to po prostu prawdopodobnie oni mówią, albo będzie na mieszkania, ale wątpię, że na mieszkania, to biurowiec będzie. Jest zdjęcie tego dokładne i to nie bajka, to jest fakt, który ci mówię. I weszli w spółkę z jedną, z których jest najbardziej wredna spółka na całej Europie, która się zajmuje budową szemranych po prostu lokali. I oni wchodzą w taka spółka, po to ino, żeby biznes mieć. I cały czas tak jest. I wcześniej jeszcze, jak były aborcyjne sprawy, zanim się ukazały aborcyjne sprawy, to cały czas było wiadomo, jak ktoś się tym interesował, jak in vitro było, to firmy farmaceutyczne ze Stanów Zjednoczonych mieli podpisane umowa z Watykanem na zyski. Oni mają udziały w takich firmach. To jest mafia, to jest najbiedniejsza rzekomo nic tam, a taka bogata. I tutaj jest księga Daniela 2,44. Za luty król Bóg stworzy królestwo, ty jesteś król królowa i święci najwyższego przejmują władzę. 7,27. Dobra, ja już teraz nie będę w wersety wchodził, ale Boże, wam dziękuję, zdróweczka wam życzę i patrzcie tam jak. Wszystkiego dobrego. Ja byłam z pieskiem, ale trochę, no, do zdrowia trzeba. No. Także ile ty już masz lat, królu? 72, a biegasz... Jeszcze nie no. No jeszcze, pardon, 71 skończyłem. Ale maratony biegasz, nie? Nie, maratonów nie biegam. Ale jakieś biegi teraz jakie na miesiąc? Na razie żadnych biegów, jak przyszła ta pandemia, to wszystko poupadało, zaczęły być sztuczne, zaczęły cyrki być. Po prostu nie biorę w tym udziału, bo to nie ma sensu. A druga sprawa, że to wszystko poszło w komercję. I mnie to nie bawi. Ta pandemia to była wiary, gdzie teraz prawda od kłamstwa się oddzieli. Kłamstwo traci moc, a wy jesteście nieśmiertelni. Bo Chrystus no, wszystkiego dobrego. Ja mi błogosławię. W każdym razie, trzymcie się zdrowo. Słowa Bożego, trzymcie się. Pandemię się nie przyjmujcie, bo to jest sztuczne. No, natura i żyć normalnie, z miłości. Dziękujemy. Nagra jeszcze. Także na ten biega 71 roków, ale maratony wiem, bo z Jakubikiem i mobilizacja była. Ja dla zdrowia też biegam. Bo jak są stresy, no trzeba biegać. To jest praca. Księga Daniela 2,44 i 7,27. Poczytajcie sobie Słowie Bożym. No i na Syjonie Słowie Bożym jest zbawienie. A księża idą do piekła sumienia za to, że nie przyjmują iskry, to na nich spadnie ogień według wyroków Mateusz 5,22, bo uznają nas za głupców, a oni są głupi na kasę, faryzeusze. Także kolenda nie ma tego słowa i Chrystus kalendy nie założył. Łukasza 10 rozdział od 1 do 12. Tak, Chrystus kazał głosić słowo Boże, królestwo Jego. On jest królem żywym, ma prawo i swoich uczniów. My jesteśmy uczniami Chrystusa. Bogdan, uczulka i Zbyszek. I szukamy owiec, co zginęły z domu Izraela. Mateusz 10,6, Mateusz 10,8. Za darmo jest prawda i wyganiamy demony z księży, ale księża korytko wolą kasę i ciężko jest wygonić demony czy kłamliwe nauki, bo i na kłamstwie, na śmierci zarabiają. No i jak długo będzie to, Bóg to wie. No ale nikt nie może przyjść do nas, jeśli Ojciec go nie pociągnie. Ojcem w niebie jest żywy Bóg, którego zamordowali, dzisiaj mordują kłamstwem. Jest to Król Chrystus, Ojciec Emanuel. Jest Królem, nie Panem. I prawdziwi czciciele, Jana 4, rozdział 23-24, w duchu i prawdzie czcimy Go, wychwalamy, że jest Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem, drogą, prawdą, życiem, jest wszystkim. Jest Twórcą nowych niebios, nowej ziemi, gdzie będzie sprawiedliwość, nie będzie pochwycenia. No i katolicy znieśli właśnie Słowo Boże, co ksiądz całuje, bo z diabłem, z Panem Diabłem daje błogosławieństwo swoim barankom, a my szukamy owiec. On ma swoje baranki, co go żywią. I te tradycje właśnie im strzepił i te święta obudę zniesły. Słowo Boże, Marka 7 rozdział od 7 do 9. I jak 18 rozdział, 18, objawienie 18,4, ludu mój wyjdźcie z niego. Czyli ludzie, którzy wyjdą z tych tradycji, a przyjdą do Chrystusa w duchu prawdy Jego, no to przeżyją, nie? A tak to zginą, bo wszystko te kłamstwo wymrze. Bo musi wymrzeć, bo prawda się oddziela od kłamstwa, a kłamstwo to śmierć, a prawda to życie. Także życzymy wam wszystkim życia w prawdzie. Po prawdzie. Żyjcie prawdą co dnia, bo Chrystus jest prawdą. Jana 14,6. Błogosławimy.